Halo Halo widzowie, witajcie na dzisiejszym odcinku. A dzisiaj mam dla Was dwa piki 87 plus z Winterem Centurionem albo Future Starsem za 15 słabów i z jednego z nich na RTG poleciał future stars warty 1, 2 miliona, a oprócz niego był też future stars warty jakieś 700 tysięcy około, także totalne. Zaraz zobaczcie koło to A jeszcze były dwie paczki 84. 82 plus razy 20 na dwóch kontach, oczywiście. No i co, tutaj pojawiają się ostatnie subskrybujące. Jak chcecie się znaleźć na tym ekranie, no to zostawcie suba i komentarz i lajka, i w ogóle wbijajcie też na Instagrama, Twitcha i też TikToka. Wszędzie się nazywam tak samo, także zapraszam serdecznie. No i już lecimy z odcinkiem. No i mamy widzowie jeden z trzech rzadkich piłkarzy. 85 plus na koncie RTG. Zobaczmy, co ciekawego tym razem z tego poleci. No i miejmy nadzieję, że jakaś różowo, fioletowo, niebieska karta. Okej. Okay? Mm. Pik to jest skam, wiecie? Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewna w sumie do, do końca, ale jest taka szansa, że to jest jednak skam. Yy, kolejny jak jeden z trzech: 85, plus tym razem na głównym kącie na RTG totalno i bo 86 było. A tutaj. Miejmy nadzieję, że jakieś 88, plus. a najlepiej to różowe. Dobra, lecimy. O pierwsza paczka walkout. Hiszpania, bram każdy Heja, let's go. 8, 7, myślałam, że 8, 6 ma. to była wymienna paczka? Nie, okej. Okay. I kolejna taka paczka. Jest walkout. Brazylia. Esio. Tiago Silva, 86. Czy to będzie duplikat? Kurde. Mamy teraz po 2, 8, 3, plus i 8, 2 plus razy 10, także dymy, widzowie. Z każdej paczki walkout będzie teraz. Laporte, 86, git. i Fabian, hiszpanami sypie. Kolejny walkout. Haaland, 88, nice, foderki budujemy. Cyk, no i tutaj też musi być walkout, no nie wierzę, że nie, kurde. 82 plus razy 10, musi być walkout widzowie. Come on. A najlepiej to różowy. Nie. Nie warto było robić nic, nie warto było robić nic. No jak, to nie mało kautu. No dobra, no to mamy to, widzowie. Tak zasłaniam, zasłaniam oczywiście. Oczywiście, byku. Lecimy kolejny taki pik. Jeden z pięciu Centurion, Winter Wildcard albo Future Stars. Za 15 tokenów na koncie głównym. Trzymajcie kciuki, widzowie. Lecimy. Dobra, już widzimy, że po lewej jest Future Stars, bo jest trochę źle ustawione. I zobaczmy, kto to jest. Nie ma duplikatu, więc nie jest to Alvarez, ale jest to. Nikt szczególny, dobra. Lecimy prawa. I mamy Wintera. Jest, nie jest to mend, jest to bałatę. Jest dramat na razie, jest dramat. Na razie jest dramat, ale dawaj, dawaj. Kolejny Winter. Amavi. Mhm. Okej, okay, co mamy tutaj? Wintera też. Słabego. Oj, oj, oj. Centurion. 91 podań. No już prawie był Neymar, ale jednak to nie jest Neymar. Mm -hmm. 20 razy 80 plus na głównym koncie. Chcemy zobaczyć różową kartę. Zobaczmy, co ciekawego nas tutaj czeka na tym głównym koncie, w tej paczki. Lecimy, pyk! O, i mamy wszyscy Starsa, nice! Argentyna, Argentyna, Anglia, Esio. Pierwszy raz Cię widzę, ale witam serdecznie, witam serdecznie w klubie naszym tutaj. I Benzema 91, i brozowić. Ej, super paczka. Nice. Wizowie. Kozak paczka. Ty ile taki pan jest wart? 60k. Ty może on lepiej odda od tego, od Tomoriego. Miski. Jest dobrze, dobra, nie czepiam się. Lecimy. Piczek. Jeden z pięciu na RTG, gdzie możemy trafić Future Starsa, Centuriona i Winter Will Carda Za 15 tokenów. Zobaczmy, co ciekawego nam gierkach chce oddać. I 3, 2, 1. Lecimy. Mamy zasówkę, która jest oczywiście świetnie przygotowana. Widzimy, że mamy Future Starsa już tutaj w lewym od razu. Troszeczkę jest to źle przygotowane, ale się tym nie przejmujemy i uwaga, kto to będzie? Jakiś ofensywny zawodnik i mamy... No raczej zawodnika, którego nie weźmiemy, miejmy nadzieję. Zobaczmy ostatni od prawej, jest to Winter jakiś. 92 tempa? Pepe, okej, okay. no nie podoba mi się to na razie, totalnie. Totalnie, szukamy ofensywnych w Kolejny Winter, jest to bramkarz, okej. Okay. Spokojnie. spokojnie, spokojnie, spokojnie. Jest kolejny Future Stars, o je Gavi! To chyba, za to chyba bardzo dobrze, co? Ile Gabi jest wart, widzowie? Ile Gabi jest wart? O kurczę, pieczone! O kurczę, pieczone, no dobra. I teraz lecimy z ostatnim środkowym pikiem. I kto to będzie? Future Stars? So save you just don't know. Co? O kurde Mudryk! Lecimy widzowie! Co jest? Wow, ale dało! gawi się Mudryk teraz! Sami myślałem oczywiście, że Mudryka, ponieważ gawi się nie zmieści nam do składu, bo mamy Iasidama i Mateusa Prima! A teraz jeszcze leci nam Mudryk, który jest wart ile widzowie? Ile jest wart Mudryk? O cholera, aż muszę zobaczyć teraz Ile są warte te karty Ale dymy Dobra, Gabi o wartości, uwaga 600 tysięcy, a Mudryk mm. Ale nie no, tego się nie spodziewałam, serio Milion 200 tysięcy prawie za Mudryka No oczywiście, że go bierzemy, pytanie czy on ma jakieś zmiany pozycji SPOLS. LS No dobra, 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 dobra No super, kurde, nice! Podoba mi się to. Podoba mi się to, widzowie. Ale dało. Ale dało. Kurde. Nie, no powoli to konto RTG staje się naszym głównym kontem. No przecież, co my tu mamy za karty? To jest jakiś absolutny hit. Van ty, Toty, to ty, Mateusz Prime, Zidane 94, Cap de Villa. I jeszcze teraz Mudryk. No, coś pięknego. Coś pięknego. Coś pięknego. Hmm? Opłacało się wziąć tego pika? Mówili, że nie, mówili, żeby nie brać, bo nie oddaje. A tu proszę bardzo. Pan Mudryk, no pod podwandajka, coś tu jeszcze pod może jest tą Premier League. Mamy 500 tysięcy ponad. Więc kto wie, kto wie. To lecimy. No i razy 82 plus, tym razem konto RTG. Znowu różowo? Fajnie by było, co? Lecimy. To byś przyni przyniósł szczęście ostatnio, jak No to trafiliśmy To a tu trafiamy Inform Walkout i mamy Tarkowskiego. Niestety, 84 to nie wróży dobrze. Pytanie co w środku, Rudiger drugi inform. trzy walkouty, no. no to jeszcze dla sportu kolejny piczek Jeden z trzech. 85 plus na RTG, lecimy, jest cross, no i dobra, 88, git.